Ten hymn był dzisiaj odsłuchiwany przez wiele osób na Placu Wolności w Poznaniu. Ale nie tylko w tym miejscu. Dzisiaj w ponad 100 miastach wychodzimy na ulicę, wychodzą tysiące ludzi. W Wielkopolsce jest to 5 miast. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Na ulicę wyszli przez to posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie większością głosów uznali, że niektóre zapisy traktatu o Unii Europejskiej są niezgodne z polską konstytucją. Bo to jest proszę ważne. Pana, to jest bardzo tutaj ważne. Przy tak ważnych okazjach. Byłam działaczką Solidarności w latach 80. I znowu powtórka z rozrywki, trzeba działać. PiS udaje, że nie ma takich zdarzeń, natomiast myślę, że dla budzenia pewnej świadomości i poczucia też bycia razem jest to potrzebne. Jeżeli istnieje chociaż minimalne ryzyko polexitu, to warto temu zapobiec niż potem leczyć, bo pewnie się nie uda już wyleczyć. Myślę, że jest jakieś ryzyko, a jeżeli jest jakieś ryzyko, to potem bym sobie pluł w brodę, gdybym nie przyszedł. Opozycja uważa działanie Trybunału Konstytucyjnego za niezgodne z prawem. Trybunał Konstytucyjny pani magister Julii Przyłębskiej próbuje wyinterpretować konstytucję w taki sposób, aby dobierać sobie te kwestie z zakresu prawa unijnego, które im odpowiadają. Politycy PiS uważają, że ograniczanie wpływów instytucji unijnych na wewnętrzne sprawy kraju nie jest niczym nowym. Za przykład podają Trybunał Niemiecki. Spowodował, że instytucje europejskie podjęły postępowanie w czerwcu tego roku przeciwko Niemcom za to, że kwestionują zasadę przedkładania prawa unijnego nad prawo konstytucyjne. Uspokajał również rzecznik rządu, według którego decyzja Trybunału Konstytucyjnego jest w pełni legalna. Czwartkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie wpływa na żadne obszary, w których Unia Europejska posiada kompetencje przekazane w traktatach. Tych wprost i literalnie wymienionych w traktatach. Nie możemy na to pozwolić! W manifestacji był obecny wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski, który jest zaniepokojony decyzją Trybunału i podkreśla, że Polska na członkostwie w Unii Europejskiej dużo zyskuje. Jesteśmy za silną Polską w silnej Unii Europejskiej. Dziękuję. Protesty przeciwko wyrokowi Trybunału w Wielkopolsce odbywały się dzisiaj również w Czankowie, Szamotułach, Ostrowie Wielkopolskim i Kaliszu. Jakub Szustakowski, Puls Dnia.